W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku burmistrz Maciej Sitarek w asyście młodszego brygadiera Piotra Bojanowskiego i Sławomira Gołaś z Komendy Powiatowej PSP w Działdowie oraz Jana Raczyńskiego, prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Lidzbarku, przekazał gminnym strażakom specjalistyczny sprzęt ratowniczy, zakupiony w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Dziś bardzo ważny dzień nie tylko dla wszystkich druhów z 9 naszych jednostek OSP na terenie miasta i gminy Lidzbark, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców. Nasze jednostki otrzymały sprzęt dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, z ministerstwa. Udało nam się pozyskać wyjątkowe dofinansowanie. 99% dofinansowania i dzięki temu wszystkie jednostki, przy każdej jednostce, przy każdej świetlicy, a także w Lidzbarku będzie dodatkowy sprzęt. Będzie to m.in. AED, czyli defibrylator, który zadba o zdrowie i życie naszych mieszkańców. Dzięki niemu, niezależnie od tego, kiedy pojawi się karetka, niezależnie od tego, kiedy się pojawią służby ratunkowe, każdy mieszkaniec przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy będzie mógł odczepić to urządzenie AED i nieść pomoc swojemu sąsiadowi czy drugiemu mieszkańcowi. To bardzo ważny i bardzo dobry zakup. Co jest ciekawe, udało nam się pozyskać takie dofinansowanie, gdzie udział gminy Lidzbark wynosi jedynie nieco ponad 700 zł brutto. Wszystkiemu przyglądał się wieloletni prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Lidzbarku. Wysoko oceniam działalność nowego burmistrza, który po prostu objechał wszystkie jednostki, sprawdził, jak działają, co jest, co potrzeba i po prostu zadbał, żeby te jednostki były w miarę doposażone. A najbardziej się cieszę z tego, że postarał się o lokale, gdzie jednostki mają odpowiednie lokale i mogą tam się spotykać. Ja jako prezes ileś tam lat, to jak były zebrania, to się zebrania odbywały albo w zlewni, których już teraz nie ma, albo u rolników w domu. A teraz mają wszystkie jednostki, pomieszczenia, mogą sobie kawę sparzyć, bo takie kąciki je obok tego i to jest dobrodziejstwo. I będąc w Olsztynie, bo jestem członkiem zarządu wojewódzkiego, na niektóre narady mnie zapraszają, chętnie jadę i wtedy też chwalą naszą jednostkę z różnych powodów, z czego możemy jako lidzbarzaki i się cieszyć i pan jako działdowiak też się na pewno cieszy. W ramach projektu zostało zakupionych 10 defibrylatorów, 2 detektory wielogazowe, 2 torby ratownictwa medycznego PSP R1, detektor napięcia, cylinder rozpierający, pilarka do drewna, nożyce hydrauliczne oraz parawan do osłony miejsca wypadku.